Najpierw mi przychodzi do głowy negatywny, bo przyszedł dziennikarz i to taki dziennikarz z doświadczeniem dużym, kojarzyłem kto to jest i tak dalej, przy okazji Gomar Joss. I na dzień dobry powiedział mnie i Ani, nie przeczytałem waszej książki, poczytam inną, ale mam taki świetny pomysł, że wy mi opowiecie jakieś fajne anegdoty, cztery, ja to opiszę i będę miał wtedy fajny tekst. Ja w tym momencie już się prawie zagotowałem, ale mnie tam Ania znając mnie kopała pod stołem, żebym się uspokoił. I ja już przez zaciśnięte zęby zaczynam coś tam opowiadać, no bo promocja książki, trzeba się wysilić. A on mi mówi, mówię, panie Marcinie, naprawdę, mógłby się pan bardziej postarać, jest pan, był pan reporterem, potrafi pan coś opowiedzieć lepszego. Ja w tym momencie nie wytrzymałem, proszę pana. Ja pracowałem 12 lat jako dziennikarz w polityce. Zdarzało się, że się nie przygotowałem do rozmowy, ale po pierwsze się tym nie chwaliłem, po drugie starałem się w ostatniej chwili nawet przejrzeć daną rzecz, książkę, artykuł, wspomnienia, cokolwiek, żeby udawać przynajmniej, że jestem przygotowany i że nie wyobrażam sobie w ogóle, żeby się tak zachować. W związku z czym ja dziękuję. Do widzenia, witam. Ania, Marcin, uspokój się, uspokój. A ja będziemy, słuchaj, chcesz zostać, zostań, proszę bardzo. Wstałem, wyszedłem, poszedłem. Żona coś tam czerwona ze wstydu za mnie. Więc to, tego nie zapomnę, bo to po prostu skala bezczelności i chucpy była nieprawdopodobna. I mówię, to nie był student, stażysta, nie wiem, imigrant z Kirgizji, który się uczył polskiego. Nie, to był dziennikarz z dorobkiem.